Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o pracy z młodym koniem. Pokażę Wam filmy i różne nagrania związane z moją pracą z Batalią, o tym jak rozpoczęłam z nią różne ćwiczenia i jak to się stało, że wsiadłam na nią bez większych problemów. Więc zachęcam Was do oglądania. Głównym błędem i powtarzającym się błędem w pracy z końmi jest to, że nie dajemy czasu koniowi na to, by zaakceptował sytuację. Więc jeśli myślimy o tym, żeby pracować z młodym koniem, musimy mieć porządne podstawy tego, by znać psychikę konia, podstawy szkolenia koni, znać całą piramidę ujeżdżenia, by móc naprawdę zająć się pracą z młodym koniem. Młody koń z założenia nie wie, co my od niego oczekujemy, nie rozumie sytuacji, w której my go stawiamy, więc naszym zadaniem, zadaniem trenera, jeźdźca, który podejmuje się pracy z młodym koniem, jest to, by pokazać mu sposób taki, by ten koń się nie stresował, żeby zrozumiał sytuację, co go dotyczy, sytuację, w której jest postawiony. Ja rozpoczęłam z Batalką pracę tak naprawdę już od pierwszych dni jej życia. Mieliśmy ten komfort, że ona się urodziła w naszej stajni i od początku czyściliśmy ją, podnosiliśmy jej nóżki, jeszcze jak była malutkim źrebaczkiem przy biance i to dało nam taki komfort tego, że dla niej to było niemalże wyssane z mlekiem matki. Ona rozumiała, że podawanie nogi to nie jest nic złego, tak? Że my oczekujemy od niej po prostu rzeczy, które są takie naturalne niemalże dla niej, tak? Czyli w momencie, kiedy ona dorastała przez te 3 lata, była regularnie czyszczona, oprowadzana na uwiązie, była wyprowadzana na pastwisko na uwiązie, sprowadzana z pastwiska do boksu, jeszcze jak z Bianką była w jednym boksie. Potem jak już była rozdzielona, tak samo staraliśmy się pilnować tego, by jej pielęgnacja była regularna, czyszczenie, podawanie nóżek. I same takie podstawowe rzeczy, które związane są z pielęgnacją koni. I przyszedł moment taki, że nawet jak ona miała tam chyba 2,5 roku, jak ją czyściłam, to na przykład zarzuciłam jej czaprak, postała sobie z tym czaprakiem, zdejmowałam, zarzucałam, żeby ją tak naprawdę odczulać. Przyszedł moment, w którym ona skończyła te 3 lata i zaczęłam z nią pracę na ląży, ale w taki sposób, by nauczyć ją po prostu chodzenia po kole. Pamiętajcie, jest to jedna z najważniejszych rzeczy w pracy z końmi, to nie możemy dopuścić do tego, by koń się zmęczył, by koń poczuł, że pracuje w tym momencie ponad swoje siły i to, że czegoś się wystraszy i nie będzie rozumiał tej sytuacji, bo wtedy pojawia się sytuacja taka, że koń zaczyna się bronić, zaczyna uciekać, zaczyna manifestować swój niepokój i często znaczy jak patrzę na niektórych, jak zajeżdżają konie, to wtedy zaczynają z koniem walczyć. Wtedy zaczynają go najczęściej poganiać, bić albo robić inne rzeczy, które po prostu przeforsują tego konia, by tak naprawdę go złamać. A to nie o to chodzi. Tu trzeba pokazać koniowi, że on ma po prostu chodzić po okręgu, że nie może się bronić i musi akceptować sytuację. Osiągniemy to w takim momencie, kiedy mamy my, jako właśnie uczący tego konia, wyrobiony w 100% timing, szybkość reakcji, przewidywanie sytuacji, w której możemy się znaleźć wraz z tym koniem. No i tak naprawdę moja praca z tym koniem polegała na tym, że ja codziennie ją brałam na halę, stworzyłam na hali tak naprawdę taki koral, można powiedzieć, i lążowałam ją na kole. Lążowałam ją maksymalnie 15 minut, 20 minut, tak żeby ona tylko zrozumiała, że ma biec po kole. Na początku tylko wstępie, potem w kusie, tak by ona zrozumiała, że ruch naprzód jest ok, że ona ma po prostu biec. I w momencie, kiedy ona zaakceptowała sytuację taką, że biegła po kole w kusie czy wstępie i robiła to spokojnie, wyluzowana, z łóżkami postawionymi do przodu, przerywałam ćwiczenie, pogłaskałam i schodziłam z nią do stajni i wyprowadzałam ją na pastwisko. I tak trwało to tak naprawdę ponad 2 tygodnie. W momencie, kiedy zobaczyłam, że ona wyluzowana, kompletnie akceptująca sytuację, że ona idzie sobie pobiegać i zaraz schodzi,
niezapocona, niezmęczona, po prostu wykonała jakieś zadanie, dostała nagrodę i wróciła na pastwisko do koni. Okazało się, że po 5 takich sesjach ten koń zupełnie na luzie podchodził do tego, co ja jej proponuję. Zakładała mi pas do lążowania, podpinałam, wyprowadzałam ją właśnie na hale i w tym pasie, potem w siodle. Potem opuszczałam strzemiona. Był jeden tylko taki moment, że się bardzo wystraszyła tych opuszczonych strzemion, że one latały i troszkę pobrykała, ale w momencie, kiedy się tylko uspokoiła, zaczęła równiutko kłusować, bez napięcia, przerwałam ćwiczenie, pogłaskałam, zeszłam z nią do stajni i tak powtórzyłam 3 dni następne. Potem się nagle okazało, że dla niej nie było tutaj żadnego problemu już potem akceptować te siodło, bo zobaczyła, że się nic nie dzieje, wręcz odwrotnie. Ją wyciszałam głosem, spokojnie, nie atakowałam ją swoim zachowaniem, wręcz odwrotnie, raczej byłam na bardzo takich stonowanych reakcjach nastawiona do tego, by z nią pracować. Przyszedł moment, że polążowałam ją z 10 minut, przewiesiłam się na nią chwilkę, jednego dnia tylko w stój, z prawej, z lewej strony. Następnego dnia troszkę postępowaliśmy, tak jak ja wisiałam na niej. Jak zobaczyłam, że ona kompletnie nie reaguje i przepięknym widokiem dla mnie było to, jak ona zaczęła sobie ziewać, jak ja na niej wisiałam, głaskałam ją po brzuszku, po zadzie, po szyi, unosiłam się, opadałam ciałem. Zobaczyłam, że dla niej okej, akceptuję to, ja tobie ufam. I to było najpiękniejsze i pokazało mi to, że to jest moment, w którym mogę spróbować wsiąść. No i następny dzień przyszedł taki, że wsiadłam po prostu na nią, zsiadłam, potem znów wsiadłam, zsiadłam. Następnego dnia wsiadłam, postępowałam w ręku, tak? Czyli jedna osoba mnie prowadziła, ja po prostu stępowałam pod niej, zsiadłam i koń po prostu był absolutnie wyluzowany, akceptujący sytuację, w której się znajduje. Następny dzień miała odpoczynek i potem kolejny dzień przyszedł treningu. Wyszliśmy na halę bez lążowania, wsiadłam na nią i na kole wstępie w 2 strony postępowaliśmy, w jedną, w drugą stronę. Koń tak samo zachowywał się bardzo grzecznie, spokojnie, nie przejawiała żadnych oznak stresu i tak samo z niej zsiadłam, poszłam z nią na pastwisko, dostała marchewę ode mnie i tyle, skończył się trening. Ostatnie dni przyniosły to, że wsiadłam na nią i postanowiłam, że pokusuję, spróbujemy kusować. I słuchajcie, zakusowałam i w prawą stronę, i w lewą stronę na ląży. Koń absolutnie nie myślał nawet o tym, by wystraszyć się, by zacząć brykać, pozbyć się mnie z siodła. Wręcz tylko uszka nastawiała na mnie i się zastanawiała, co ja od niej jeszcze oczekuję. Ja w trakcie tego kusa spokojnie sobie anglezowałam, głaskałam ją po szyi, tak by nie denerwowała się, żeby nic nie zmieniało się tak naprawdę w naszej pracy. Dosłownie po 2-3 kółeczka w jedną, w drugą stronę zrobiliśmy kusa, zatrzymaliśmy się, zsiadłam z niej, pogłaskałam i poszliśmy do stajni. Jeszcze pracowaliśmy na 2 lążach, czyli ja chciałam jeszcze przed samym wsiadaniem, przed próbą wsiadania, podpiłam do wędzidła ląże i na pasie do lążowania pracowałam z nią tak jakbym trzymała wodzę w ręku. Była lążowana jeszcze przez jedną osobę, a ja za nią szłam tak, żeby akceptowała kontakt. Absolutnie nie miałam na myśli tego, by robić coś z nią w pysku, bo ona schodziła z głową do dołu, tylko tyle, żeby akceptowała lekki nacisk wędzidła na żuchwę, tak żeby ona nie bała się tego, że jak ja wezmę wodzę w rękę i poczuję nacisk wędzidła na język, żeby się nie bała tego, żeby rozumiała, że tutaj się nic nie dzieje, że ona ma iść dalej naprzód, że tylko to wędzidełko rusza się w pysku. No i jak wsiadłam już potem na nią i miałam leciutko wodzę tylko złapane, tak żeby sprawdzić, czy ona nie boi się tego, nic, dzięki Bogu, i co było dalej kolejnym moim takim uradowaniem z tej sytuacji, było to, że ona absolutnie akceptowała, nie denerwowała się, nie machała głową, nie rzucała, nie przerzucała wędzidła, po prostu trzymała wędzidełko w pysku i dla niej było to zrozumiałe, że nic się nie wydarzy. Efekt pracy naszej jest taki, że ten koń doskonale rozumiał, co od niego oczekuje. Rozumiała moje zachowania, które ja utrwalałam jej, że tak naprawdę nic się nie dzieje, że ta codzienność, którą ona wychodzi na halę popracować ze mną, nie wzbudza w niej stresu. Poprzez pracę na ląży, pracę właśnie takiej z ziemi, ustaliłyśmy między sobą, kto jest przewodnikiem. I ona absolutnie poszła za mną, tak naprawdę, zaufała mi i
po prostu kolejnym etapem wsiadania było dla niej coś, co po prostu wie, że ma akceptować. Oczywiście jesteśmy na zupełnie początkowej drodze, bo jeszcze nie mamy kierownicy, jeszcze nie rozumie tego, jak skręcać, nie rozumie tego, jak iść dobrym tempem, ale akceptuje jeźdźca i nie broni się przede mną, tak? Wręcz odwrotnie, jest naprawdę wyluzowana. Ostatnia właśnie ląża właśnie z kursem była taka, że Batalka sobie stępowała, nagle zaczęła ziewać pode mną, wycierać się, prychać. Więc słuchajcie, u młodego konia uzyskać takie odruchy rozluźnienia, wyluzowania, akceptacji jest naprawdę sukcesem, co mnie bardzo cieszy, ponieważ wiem, że to będzie koń nastawiony na pracę z człowiekiem, to będzie koń, który będzie bezpieczny. Oczywiście jeszcze przed nami dobre 2 lata pracy, zanim ona zupełnie wejdzie pod innych jeźdźców, ale początkowy etap napawa mnie ogromnym optymizmem. Moim głównym zadaniem, celem w pracy z młodymi końmi jest to, by konie ufały człowiekowi, by nie robić, nie działać w taki sposób, że konia zmęczymy, przeforsujemy, jak on już nie będzie miał kompletnie siły, dopiero wsiadamy na tego konia, robimy jakieś dziwne ruchy, żeby opanować go. Wręcz odwrotnie, z młodym koniem, żeby on był koniem bezpiecznym i nie bojącym się człowieka, musimy pokazać mu ścieżkę, po której my chcemy, żeby on podążał, żeby akceptował, i koń nam pokaże, tylko my nie możemy zamykać się w ramach czasu. Musimy dać temu koniowi czas na tyle, ile on potrzebuje. I tutaj z Batalią wyszło właśnie tak płynnie, pięknie pod tym względem, że ona po prostu pokazała mi, kiedy ma spokojne oczko, jest zadowolona, że ona rozumie te siodło, rozumie wędzidło założone do pyska. Rozumie to, kiedy ja podpinam popręg i ona się już tego popręgu nie boi, nie reaguje tak, że chce odskoczyć ode mnie. Jak reagowała tak, to ja przerywałam działanie, poluźniałam popręg, stępowałam w ręku, pilnowałam tego, by nie zrazić jej, żeby ona się nie wystraszyła. I pamiętajcie o tym, że praca z młodym koniem to jest bardzo duże wyzwanie. Nie róbcie tego sami, jeśli nie macie doświadczenia. Jeśli chcecie mieć młodego konia, to miejcie przy sobie doświadczonego człowieka, trenera swojego, czy instruktora, człowieka, który zna się na tej rzeczy i będzie was każdego dnia prowadził z tym koniem i mówił wam, w jaki sposób wy macie działać. Bo tak naprawdę to, że wy umiecie lążować na przykład konia, nauczonego lążowania, nie oznacza, że umiecie lążować konia młodego, bo to jest troszkę już wyższy level, tak? Musimy mieć wyrobiony ten timing, wiedzieć, jak się zachować w danej sytuacji, by nie nauczyć konia głupot, odsadzania się, cofania, dębowania, przewracania się na przykład, bo niektóre konie młode w taki sposób reagują, że odbijają, jak poczują napięty popręg, i my musimy wiedzieć, jak zareagować. Mam nadzieję, że wam się podobały nasze efekty pracy, które zobaczyliście na tym filmie. Mnie bardzo one cieszą, bo to pokazuje, jak ważny jest spokój nasz i jak ważne jest doświadczenie właśnie z młodym koniem, znaniem psychiki konia, jak on reaguje, jak on działa. I to wszystko, co zostałam nauczona kiedyś, wdrożyłam w nią 100% i ma tak naprawdę świetne efekty, bo ten koń cieszy się na mój widok, cieszy się na widok ludzi, nie boi się siodła, nie boi się ogłowia, nie boi się ląży, nie boi się wsiadania. Wsiadam z lewej, z prawej strony, przewieszam się, głaszczę po brzuchu, po zadzie i ona akceptuje to w 100%. Moi drodzy, to na tyle o pracy z Batalką. Na pewno pojawią się kolejne filmy, które przedstawię wam efekty naszej pracy. Teraz jesteśmy naprawdę na początkowym etapie, na którym jeszcze jakiś czas zostaniemy. Jeszcze jakiś czas będę czekać, aż ona zaakceptuje mnie w kusie i w galopie na koralu, i dopiero potem będziemy dalsze etapy przeskakiwać w miarę tego, na ile ona mi pozwoli, na ile będzie gotowa w danym momencie, tak by jej ciało się dalej rozwijało w sposób prawidłowy, by nie była obciążona i by jej psychika była spokojna, by jej psychika dojrzewała wraz z jej wiekiem. Dziękuję wam, że jesteście, dziękuję wam, że obejrzeliście ten film i zachęcam was do kolejnych nagrań, które przedstawiamy wam na naszym YouTubie i na innych naszych mediach. A ja tymczasem żegnam się z wami i pozdrawiam.